W sobotę w Pałacu Czartoryskich odbyła się sesja krajoznawcza zatytułowana Ziemia Puławska. W ramach tego wydarzenia zorganizowano m.in. premierę wernisażu prac Zbyszka Siemaszki, spotkanie z wnukiem artysty Filipem, a także prelekcję dotyczącą historii rodu Czartoryskich oraz naszego miasta. Tu łączymy pewną praktykę, byśmy powiedzieli, z edukacją. Praktyka u przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest prosta. Zwiedzamy, tak? Zwiedzamy, jeździmy po Polsce. Oni ogólnie Puławy znają, tak? Ale z czego są znane Puławy? Puławy najbardziej są znane z Czartoryskiej. Nie mówię oczywiście o zakładach azotowych, kwestiach gospodarczych, natomiast ja staram się wypełnić trochę pewną lukę, bo jeśli mówimy o mieście Puławy, to miasto Puławy datujemy od 1906 roku i ja niejako wprowadzam tutaj historię miejską i myślę, że kiedy tacy ludzie, jak przedstawiciele tych struktur, nazwijmy to terenowych, ogólnopolskich, tych krajoznawczych, tak? Wśród tych ludzi będą przewodnicy. Myślę, to jest zastrzyk też pewnej edukacji, bo o wielu rzeczach, o których mówię, tak jak chociażby o tej dacie, nikt tego nie wie, tak? Będzie to pewne nowym odkrycie. Ale mówimy też o przestrzeniach historycznych miasta Puławy i myślę, że przyjazd na przykład takich przewodników do Puław, mówienie oczywiście o Czartoryskich, tak? Ale mówienie o najnowszej historii Puław w ujęciu tego, co zostało, tak? No trzeba też umieć wskazać, gdzie są pewne przestrzenie. I myślę, że połączenie takich spotkań, ja nie mówię, że Puławy, tak? Jesteśmy tu, mówimy o nas, ale robienie takich regionalnych spotkań w skali kraju, myślę, że ma istotną rolę, bo regionalne badania nie zawsze przenikają do z tej sfery naukowej, czyli do publikacji. My jesteśmy tak zaganiani, że często nie mamy czasu czytać, czy też mieć możliwości dostępu, tak? Więc jeśli przyjeżdża spora grupa osób, dzisiaj to jest szacowane na około 100 osób, reprezentacja PTTK, która może później rozjechać się w różne strony Polski i powiedzieć, że okej, w Puławach jest ciekawie, ale możemy pogłębić naszą historię nie tylko tą najstarszą, ale i tą najnowszą, bo ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, a my jako pracownicy Muzeum Czartoryskich w Puławach doświadczamy, że tych naszych gości bardzo często, tak, na co dzień i są bardzo wymagający. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Warszawski Oddział Puławskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we współpracy z Muzeum Czartoryskich i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.